Agnieszka chyży szczerze o patchworkowej rodzinie i problemach. Nie ma co się łudzić. Agnieszka chyży niezbyt chętnie opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym, ale od czasu do czasu robi wyjątek dla fanów. Na swoim Instagramie organizuje sesję pytań i odpowiedzi, gdzie odpowiada wtedy na wybrane przez siebie pytania od obserwatorów. Tym razem opowiedziała o najmłodszym dziecku i rodzinie, ale to nie koniec. Agnieszka i Grzegorz chyży są małżeństwem od 7 lat. Kiedy się spotkali, byli po życiowych przejściach. Prezenterka ze swojego pierwszego małżeństwa ma córkę Martę, 9 litrów, a piosenkarz ze swojego związku z Mają Chyży ma synów Wiktora i Aleksandra, 10 litrów. Para doczekała się również wspólnej pociechy, syna Leona, 1 litry. Agnieszka chyży szczerze o życiu w patchworkowej rodzinie. Agnieszka chyży i jej mąż bardzo dbają o prywatność swoich dzieci, ale dociekliwi fani często podpytują prezenterkę o jej życie prywatne. Najwięcej emocji wywołuje jej duża patchworkowa rodzina. Obserwatorzy chcą wiedzieć, jak funkcjonują razem, a ostatnio pojawiło się pytanie, czy korzystali z porad psychologa. Prezenterka przyznała, że nie zdarzyło się to ani jej, ani bliskim, ale wie, że są nawet grupy wsparcia dla takich rodzin. Żeby była jasność, nie jestem zwolenniczką rozwiązywania problemów rodzinnych przez szybkie i emocjonalne decyzje o zakończeniu relacji. Ale czasem się nie da. Ważne, by mieć z tyłu głowy, że nowa rodzina to nowe problemy. Przeszłość będzie miała wpływ na nas i nie ma co się łudzić, że będzie inaczej, odpowiedziała. Agnieszka chyży żałuje ślubu z drugim mężem? Agnieszka chyży podczas sesji pytań i odpowiedzi otworzyła się również na temat małżeństwa z Grzegorzem Chyżym. Jedna z fanek chciała wiedzieć, czy po rozstaniu z pierwszym mężem nie bała się tak szybko wejść w kolejną relację. Rozwód z Mikołajem Witem wzięła w grudniu 2014 roku, a już kilka miesięcy później ponownie wyszła za mąż. Gdy miłość przychodzi, to często wiele ale, obaw, strachów traci moc. Może i dobrze. Patrząc po 7 latach naszego małżeństwa, niełatwego i nieprostego, warto było nie bać się i kierować się sercem, podsumowała Agnieszka Chyży. Małżonkowie kilka miesięcy temu doczekali się syna, który jest oczkiem w głowie rodziców, ale jak zdradziła prezenterka, to piosenkarz bardziej oszalał na punkcie swojej pociechy. Chyba, tatuś. Szaleństwo totalne rośnie w siłę z każdym miesiącem, zębem, uśmiechem, słowem. Przyznam, że miło jest to obserwować i jest to dla mnie niezwykle wzruszające, wyznała szczerze gwiazda.